Politechnika Krakowska wraz z firmą technologiczną ABB otworzyły wspólne laboratorium, które zostało wyposażone w unikatowe w skali kraju stanowiska badawcze. Zakres tematyki badawczej są to przede wszystkim materiały, funkcjonalne materiały, inteligentne materiały, z którymi współpracują zarówno wydziały mechaniczne, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, to już sama nazwa, prawda, sugeruje, ale również Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej i pozostałe wydziały mają również dużą nadzieję przy projektowaniu, wytwarzaniu i zastosowaniu nowoczesnych materiałów na współpracę z tym laboratorium. W ramach naszego centrum badawczego rozwijamy, właśnie pracujemy nad nowymi materiałami, kompozytami, tworzywami sztucznymi. I dzięki temu laboratorium możemy nie tylko w symulacjach, tylko w praktyce sprawdzić, jak te materiały się zachowują. Możemy wytworzyć, sprawdzić próbki od razu, czy te nasze pomysły, które uwzględniliśmy przy projektowaniu i wytwarzaniu materiałów, faktycznie się materializują, przechodzą testy, które się spodziewamy, że przejdą. Nie przez przypadek znajdujemy się na terenach Politechniki. Łączymy tutaj bardzo duże nadzieje na dalsze pogłębianie już wieloletniej współpracy, jaką mamy z Politechniką. Wspólne projekty razem z kadrą naukową Politechniki, jak i też pomoc i oferta dla kształcenia dla studentów. Nowe laboratorium jako pierwsze w Polsce może pochwalić się m.in. systemem indukcyjnego grzania form wtryskowych, który pozwala na podniesienie temperatury narzędzia w bardzo krótkim czasie, a to przekłada się na jakość docelowego produktu. Nasi naukowcy będą mieli dostęp do znacznie szerszych możliwości badawczych. Połączenie nauki, badań i wdrożenie ich tych wyników, to jest służba gospodarce, to jest służba całemu społeczeństwu. Jest to podstawowa misja naszej uczelni, Politechniki. Poza tym studenci będą mogli korzystać z bardzo unikatowych urządzeń badawczych, będą mogli zdobywać dodatkowe kompetencje inżynierskie, a to z kolei spowoduje, że będą przez to wyróżnieni na rynku pracy i to jest, myślę, bardzo istotne dla studentów.